Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, wie pan co, bo ja będę prosować i potrzebny mi jest taki odpowiedni rozmiar węgla, żebym sobie tutaj mogła żelazko dobrze nagrzać. Tylko moje takie pytanie, czy sprzedają państwo na kilogramy? Ogólnie to sprzedajemy na tony, no ale no... Nie, proszę pana, ja mieszkam w bloku, ja nie mam aż tyle prasowania, bo ja sama z mężem mieszkam, no góra 5 kilo. Sprzeda mi pan? No w drodze wyjątku sprzedam. To jeszcze może tak poproszę, bo widzę, że tutaj taki ogromny ten węgiel macie, a mi taka rozmiaróweczka, tak jak ta bryłka, byśmy przepatrzyli te 5 kilo, znaleźli odpowiedni do mojego sprzętu, dobrze? Proszę panią, 5 kilo nie ma problemu, wybierzemy. No, to dziękuję. Cześć wszystkim. Dziś będzie o prasowaniu. Jak zdążyliście pewnie się zorientować po moim wstępie. Chciałam was nim troszeczkę rozbawić, ale też naświetlić sytuację, jak kiedyś nasze prababki musiały rodzić sobie z taką czynnością, jaką jest prasowanie. I żebyśmy troszeczkę zaczęli bardziej doceniać te czasy, w jakich my żyjemy, bo możemy sobie pozwolić na takie fajne urządzenie, jakim jest stacja parowa. Moi drodzy, jakiś czas temu zostałyśmy poproszone z Renatą o przetestowanie stacji parowej firmy Braun i dokładnie jest to model Kerstyle 5 Pro. A że ja uwielbiam prasować, Renata nie bardzo, to ja od jakiegoś czasu testuję dla was to urządzenie. I tak powiem szczerze, było mi troszeczkę ciężko zabrać się za taki filmik, bo nie wiedziałam, jak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że moja recenzja będzie dla was wyczerpująca. Na początku przedstawię te plusy, o których mówi nam producent, a później sama przedstawi już swoją konkretną recenzję. I teraz tak. Producent zapewnia nas, że to jest pierwsza na świecie stopa Black Glide 3D. Jest też tutaj nowa stopa Sapphire. Nie jestem w stanie dobrze tego wypowiedzieć. I tutaj producent zapewnia nas, że 4 razy bardziej odporna na zarysowania niż stal nierdzewna. I teraz tak. Blokada żelazka, automatyczne ustawienie temperatury, wysokie ciśnienie 7,5 bara, to już nie pamiętam dokładnie, jak to będzie na 7,5 bara wyrzutu par. Strażnik auto off, tryb turbo i eko. I teraz przechodzimy już do mojej recenzji. Dobrze, rzeczy do prasowania są już przyniesione. Stacja parowa jest już podłączona do gniazdka. I teraz przedstawię wam mój punkt widzenia, jeżeli chodzi o tą stację parową. Moi drodzy, kiedy dowiedziałam się, że będzie to stacja parowa, bardzo zależało mi na tym, żeby design tego urządzenia wyglądał mniej więcej właśnie tak. Nie chciałam, żeby wyglądało to jak statek kosmiczny, czy urządzenie, które będę się zastanawiała, kurczę, do czego to jest. Tutaj estetyka tego urządzenia, jak dla mnie, jest trafiona, bo rzeczywiście wygląda to jak urządzenie do prasowania. I teraz tak, pierwszy z plusów dla mnie to jest ta fajna blokada żelazka. Moja deska do prasowania się chwieje, no niestety, muszę się jeszcze postarać o jakąś dobrą deskę do prasowania teraz do tej stacji parowej. Widziałam takie w Kauflandzie. Moi drodzy, mamy tutaj taką blokadę, no bo może niektóre z was macie oddzielne pomieszczenia tam, gdzie prasujecie. Ja mieszkam w bloku, czyli tą stację parową wynoszę tylko w tym momencie, kiedy rzeczywiście będę prasowała. I przenoszenie tego, no mogłoby wyglądać tak, dobra, zaraz ci to żelazko spadnie tutaj z tej stacji parowej. Nie ma bata. Tutaj mam taki easy lock. Tak, mam nadzieję, że dobrze to mówię. I to jest tak zwana właśnie blokada do tego, że tak naprawdę, widzicie, cała moja deska chodzi. Nie ma prawa się tutaj to odczepić. Także spokojnie przenosimy. Super rozwiązanie, tylko jednym ruchem sobie wypinamy, prawda, tutaj możemy też gorące na tym trzymać i zapinamy w ten sposób i możemy po prostu całe to urządzenie przenosić. I teraz tak, jeżeli w moje ręce wpada właśnie jakieś urządzenie, zawsze zależy mi na tym, żeby instrukcja obsługi była w miarę prosta, żebym nie musiała marnować czasu na, nie wiem, rozkminianie, jak to działa. Ja wam to pokażę. Jest naprawdę bardzo czytelne. Mamy tutaj kilka przycisków, że tak powiem. Włącznik, obsługa odkamieniacza, to też jest bardzo ważne. Możemy sobie w bardzo prosty sposób to urządzenie odkamienić. Moi drodzy, mamy trzy tryby pracy tego urządzenia, jest turbo, normal i eko. Ja nie będę tu wyjaśniała, że na tym na przykład, nie wiem, jakiś len, jeansy czy
rzeczy, które wymagają tego wyprasowania konkretnego. Ja na przykład używałam tego turbo na prasowaniu pionowym. Próbowałam sobie tak wyprasować zasłony. Rzeczywiście one się mogą tak wyprasować. Tylko moi drodzy, no nie da rady takim urządzeniem wyprasować przy samym karniszu. Także jeżeli chodzi o ciuchy w pionie, ok, ale zasłony na pewno nie. Mamy też tryb eko, czyli na jakieś lżejsze rzeczy. Powiem Wam szczerze, prasowałam tym wszystkie swoje ciuchy. Dobierałam tylko odpowiedni tryb pracy, nic z żadnym ciuchem mi się nie stało. Także tak, mamy tutaj też bardzo fajny wyświetlacz, który informuje nas, że urządzenie jest włączone i jaki tryb pracy sobie wybieramy. Więc może ja zaprezentuję Wam to na pracy normal. Na turbo mówię len, na eko jakieś lżejsze rzeczy lub na pracy normal. Także moi kochani, tak to wygląda. I teraz tak, jeżeli chodzi o informację, kiedy zostanie urządzenie nagrzane, to ta dioda po prostu będzie paliła się ciągle. Nie powiem, czy ono nagrzewa się krótko, czy szybko. Wiadomo, no jest to urządzenie już troszeczkę mocniejsze, więc będzie potrzebowało troszeczkę może dłuższego czasu. Pracuje, tak jak słyszycie, bardzo cicho. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Jestem w stanie używać tego urządzenia nawet kiedy Radek tutaj zalega i śpi na telewizji, ale mój mąż ma dość mocny sen, także nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy tak naprawdę jest to głośno, czy cicho. Jeszcze raz powtarzam, bardzo fajny wyświetlacz. Prosta instrukcja, jeżeli chodzi o samą obsługę tego urządzenia. I teraz tak naprawdę czekamy i zabieramy się za prasowanie. Ja rzeczy, które wybrałam, celowo wybrałam koszulę z napami, żeby Wam pokazać właśnie stopę tej stacji parowej i czy rzeczywiście ona się rysuje, czy nie rysuje, sweterek i coś mocniejszego, jeansy. I będziemy to prasować tylko i wyłącznie na trybie normal. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do samego prasowania. Jeżeli chodzi o czas nagrzewania się tego urządzenia, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo prosty. Tak jak wspominałam, pracuje naprawdę cicho. U mnie problemem jest tylko to, że mam taką deskę, jaką mam, więc pozwolę sobie teraz tą stację parową po prostu odstawić na mój stoliczek. Ale tutaj kolejny plus tego urządzenia jest taki, że przewód między samą stacją a żelazkiem jest naprawdę długi, także manewrowanie tym urządzeniem jest jak najbardziej ok. I teraz tak, wzięłam tutaj swetereka, tak naprawdę powinnam sięgnąć koszulę, która posiada guziki metalowe i do tego na kieszonce są widoczne bardzo wystające napy. Moi drodzy, nie będę teraz włączała funkcji wyrzutu pary, ponieważ chcę, żebyście słyszeli, że śmiało możecie prasować wszystkie metalowe rzeczy. Słyszycie? Cała deska chodzi. Nie ma nawet jednego zarysowania. Producent tutaj wspomniał o stopie, która jest 4 razy bardziej odporna na zarysowania niż stal nierdzewna. Ja mówię sobie, dobra, dobra, przetestujemy, zobaczymy. I rzeczywiście, dla wszystkich fanów, które posiadają większość ciuchów z metalowymi elementami, ta stopa jest jak najbardziej ok. Mogę z czystym sumieniem Wam ją polecić. Nie ma możliwości, żeby ta stopa się porysowała. Oczywiście ja nie strzelałam do tego z łuku, nie cięłam tego nożem, nie próbowałam tutaj dłubać gwoździami, ale wszystkie rzeczy sobie swobodnie wyprasowałam. I tak jak właśnie słyszycie, nie ma możliwości zarysowania tutaj tej stopy. I teraz, jeżeli chodzi już o sam wyrzut pary, nie będę tego pokazywała na koszuli, może najlepiej będzie, jak po prostu zrobię to na dżinsach. Te dżinsy są kompletnie niewyprasowane, dopiero co zdjęte z mojego sznurka. Jeszcze specjalnie je tutaj zmierzwiłam, żeby były bardziej wygniecione. Jeżeli chodzi o właśnie stację parową, to właśnie najlepszym plusem tego urządzenia jest to, że skracamy sobie ten czas pracy, ponieważ nie musimy prasować z obu stron. Jeżeli chodzi dokładnie o to urządzenie, ono ma tutaj dwa przyciski zewnętrzne, przy którym wyrzut pary, że tak powiem, nieładnie wychodzi nam tylko tymi górnymi dziurkami
I pod spodem, kiedy wyrzut pary jest już całym urządzeniem. Jeżeli przyciśniemy go dwa razy szybko, to mamy taki krótkotrwały wyrzut pary, kilkusekundowy, ale możemy też przytrzymać sobie je cały czas i wtedy wyrzut pary jest ciągły. I teraz szybko wyprasuję tutaj jedną nogawkę tych dżinsów i mogę śmiało pokazać Wam od razu te spodnie od, że tak powiem, lewej strony, że też są wyprasowane i gotowe do założenia. Także jak dla mnie jest to najlepszy plus tego urządzenia, właśnie jeżeli chodzi o stację parową, że nie muszę prasować z obu stron, bo przy użyciu tej pary jestem w stanie to robić tylko po jednej stronie. I teraz tak, kolejny plus tej stacji parowej jest taki, że na przykład prasując taki sobie swetereczek, może go położę tak i wtedy zaoszczędzę jeszcze więcej czasu, bo nie będę musiała sobie tutaj przejeżdżać. Po wyprasowaniu kilkusekundowym, jak widzicie, rzecz jest już wyprasowana, nie mam wrażenia, że ta rzecz jest taka nasączona, mokra. Jestem w stanie tą rzecz od razu złożyć i włożyć do mojej szafy i ją zamknąć bez żadnego stresu, że jest ona tak jakby wilgotna. Także to jest kolejny plus tego urządzenia. Ja Wam powiem szczerze, pracuję tym już naprawdę jakiś czas. Jestem bardzo zadowolona. Mogę jeszcze z tym sumieniem tutaj Wam polecić, jeżeli są przed ekranami, nie wiem, telefonów czy komputerów osoby, które zastanawiają się nad takim produktem. Dla mnie ten jest sprawdzony. I przede wszystkim, dla mnie jako na przykład konsumenta, najważniejszy jest właśnie wygląd urządzenia. Ten naprawdę jest mega estetyczny. Jest też to, że zbiornik na wodę po napełnieniu umożliwia mi wyprasowanie naprawdę większej ilości rzeczy, że nie muszę martwić się tym, że ta woda się kończy, że muszę robić jakieś dolewki czy coś takiego. Naprawdę jest spory, jesteśmy w stanie tutaj wyprasować dużą ilość rzeczy. Instrukcja obsługi, 3 tryby. Na turbo jestem w stanie wyprasować sobie lniane rzeczy, na normal wszystko pozostałe. Sama blokada do przenoszenia też jest bardzo fajna. Nie ma, że coś tam, prawda, mi odpadnie i spadnie i się popsuje. Ale największym plusem tej stacji parowej jest właśnie ta powłoka, bo naprawdę można spokojnie, bez stresu prasować sobie wszystkie metalowe guziki, napy, nie wiem, co jeszcze metalowego możecie mieć na ciuchach, ale naprawdę nie ma takiego problemu, żeby to się nam pogniotło. No i oszczędność przede wszystkim czasu. Powiem Wam też, jeżeli chodzi o, bo tutaj wspominałam wcześniej o prasowaniu pionowym, koszule. Jednak dla mnie koszule muszą wylądować na desce, bo tą koszulą jednak trzeba trochę poprasować, prawda? Mężczyzna nie może gdzieś iść na imprezę, tutaj jakieś wygniecione, jednak w pionie nie jesteśmy w stanie tego tak uzyskać. Może, nie wiem, właśnie firankę, ale to ktoś musi nam pomóc, żeby tam wysoko dobrze sięgnąć tym urządzeniem. Fajnie jest ten wyrzut pary, który mamy tutaj właśnie w górze. Nie musimy wtedy prasować całej koszuli, tylko te do trudno dostępne miejsca możemy sobie super wyprasować. Jeżeli chodzi o sam natężenie hałasu, to jak same najlepiej teraz słyszycie, że urządzenie jest w ogóle nie słychać. Także, jeszcze raz wspominam, dla tych, które są zainteresowane stacją parową, zakupem takiego urządzenia, ja mogę to z czystym sercem Wam polecić. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania co do tego urządzenia, to piszcie, chętnie Wam odpowiem. Mam nadzieję, że filmik w ogóle Wam się podobał. I coś mogę jeszcze Wam powiedzieć, moi drodzy, mogę poprosić Was o zakciukowanie tego filmiku, zasubskrybowanie naszego kanału, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło. I taka moja ostatnia prośba, dziewczyny, uważajcie, ubierajcie się ciepło, wyprasowane, ale ciepłe rzeczy, bo moje zapalenie skrzeli ciągnie się nadal, ale postanowiłam dla Was nagrać ten filmik. Także co? Wszystkiego dobrego i zdrówka przede wszystkim. Pa, pa!